Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Nasza społeczność z Bogiem. Przeczytaj z modlitwą wskazany powyżej werset 1, pierwszy Jana, rozdział 2, 6. Jaka zasada jest w nim zawarta? Zdając sobie sprawę z tego, że jak powiedzieliśmy w poprzednich lekcjach, nie możemy i nie powinniśmy czynić wszystkiego, co czynił Chrystus, jak mamy realizować w naszym życiu przesłanie tego wersetu? W jaki sposób mamy postępować tak, jak postępował Chrystus? Idea chodzenia z Bogiem ma swoje korzenie w starożytności. Przypuszczalnie pierwsze wyraźne biblijne nawiązanie do niej znajduje się w Mojżeszowej, pierwszej Mojżeszowej, rozdział 5, werset 22-24. W pierwszej Mojżeszowej, rozdział 5, werset 24 czytamy: Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Hebrajskie słowo przetłumaczone jako chodził występuje w formie, która wskazuje ciągłe, długotrwałe chodzenie, coś co trwa przez cały czas. Przy wszystkich swoich wadach i zmaganiach Henoch zachowywał całą społeczność z Panem. Jako chrześcijanie możemy czynić podobnie, jednak często przeszkadzają nam w tym różne mniej ważne sprawy. Gdziekolwiek mieszkasz, w jakiejkolwiek żyjesz kulturze, co najbardziej powstrzymuje cię od trwania w społeczności z Bogiem? Czy masz zbyt wiele wolnego czasu, a może zbyt wiele rzeczy pochłania twoją uwagę? Masz zbyt wiele obowiązków lub zbyt ciężko pracujesz na utrzymanie? Jakie praktyczne kroki możesz podjąć, by ograniczyć i wyeliminować szkodliwy wpływ tych czynników na twoje duchowe życie z Panem? Przeczytaj słowo Jezusa zapisane w Mateuszu, rozdziale 13, werset 22. Jak odnoszą się one do dzisiejszej części lekcji? Jest jasne, że żadna z wymienionych przez nas rzeczy nie może być wymówką dla naszego błądzenia, gdyż Pan wszystkie te rzeczy przewidział. Jakże ważne jest więc, byśmy dzięki danym nam przez Boga zdolnością dokonywali codziennych wyborów, podobnie jak dokonywał ich Chrystus, by trwać w intensywnej i stałej społeczności ze Zbawicielem. Dlaczego mielibyśmy dawać kusicielowi okazję do odciągania nas od Jezusa? Dziękuję.